Dobry, witam Cię serdecznie, Danusiu, na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiejsze spotkanie będzie miało na celu podsumowanie trzech naszych ostatnich odcinków, również z takim ostatecznym wyjaśnieniem. Rozmawiałyśmy chwilę wcześniej przed programem i tutaj wiem, że masz kilka ciepłych słów do powiedzenia naszym odbiorcom. W ogóle chciałam bardzo podziękować wszystkim, jest nas około 3000 osób, które z przyjemnością wysłuchują naszej Danusi. Bardzo wszystkim dziękuję za to. Danusiu, zapraszam. Ja również dziękuję. Dziękuję za zainteresowanie, dziękuję za pytania, które informują mnie, o czym jeszcze należy powiedzieć, żeby ta wiedza się i utrwaliła, i była jasna, oczywista. Co przede wszystkim warto sobie uzmysłowić, że w tej chwili znajdujemy się w bardzo interesującym okresie, okresie tak zwanej koniunkcji galaktycznej, kiedy nasza Ziemia jest najsilniej zasilana zarówno energetycznie, jak i informacyjnie przez biało-czarną dziurę galaktyki i towarzyszącego jej jądra, bo tam jest największe zagęszczenie masy. Rozpoczęła się ta koniunkcja pod koniec XX wieku. W tej chwili zmierzamy ku jej końcowi w roku 2030, a w roku 2012 przeszliśmy przez tak zwane apogeum, czyli najwyższy stopień zasilania naszej planety. Teraz już zaczynamy z tej koniunkcji wychodzić. Co jest w tym okresie przede wszystkim bardzo ważne? Przekazy, które otrzymujemy. Tak długo się zatrzymałyśmy nad przekazami, jakie otrzymała Danuta Dudzik, ponieważ one są niezwykle ważne ze względu na to, że ukazują nam one, jaka jest nasza rzeczywistość. My już w zasadzie wiemy, ale podchodzimy do tego z bardzo dużą nieufnością. Dlaczego? Dlatego, że my nie jesteśmy w stanie tej rzeczywistości zobaczyć. My widzimy tylko to, co znajduje się wokół nas w czasoprzestrzeni. Do tego jest przystosowana nasza percepcja zmysłowa. Natomiast to, co się znajduje w innych wymiarach hipersfery, jest dla nas niedostrzegalne. Wiemy o tym, że wszystko wyewoluowało z fizycznej próżni i oczywiście każda koncepcja, która tę fizyczną próżnię uważała za początek, inaczej podchodziła do koncepcji tworzenia się wszechświata. Najlepiej chyba jest w tej chwili znana i ciągle aktualna w konwencjonalnej nauce hipoteza Wielkiego Wybuchu, gdzie materia została skompresowana w bardzo niewielkiej objętości. Jak podejrzewano rzeczywistości o rozmiarze długości Plancka i na skutek Wielkiego Wybuchu utworzył się kosmos, czyli wypełnił sobą pustkę. Czyli teraz, gdybyśmy całkowicie usunęli materię z czasu przestrzeni, otrzymalibyśmy tę pustkę, która była na początku, według tej koncepcji. I ponieważ jednocześnie mamy już sygnały od nauki, także konwencjonalnej, że oprócz naszego kosmosu istnieje coś jeszcze, w związku z tym zaczęliśmy tego czegoś jeszcze poszukiwać. Chyba jako pierwsza pojawiła się koncepcja tego, że nasza próżnia fluktuuje. To znaczy z tej pustki wyłaniają się cząstki i antycząstki
które po pewnym czasie się anihilują. Ale zanim się anihilują, wchodzą w interakcję z cząstkami materialnymi czasoprzestrzeni. Tę próżnię nazywamy próżnią Diraka. Ewentualnie próżnią fizyczną Diraka, dla podkreślenia, że ona nie jest pusta. Pusta, no bo skoro może coś tworzyć, pusta nie jest. Na tej bazie powstała koncepcja Heima, który wykorzystał tę próżnię do stworzenia swojej wielowymiarowej hipersfery. Na tej koncepcji również powstała teoria próżni szypowa, ale jako pierwsza wyłoniła się koncepcja Bejma, że oprócz naszego kosmosu musi istnieć coś jeszcze, chociażby dlatego, że mechanika kwantowa ujawniła, że wszystko jest ze sobą wzajemnie splątane. I to była właściwie pierwsza sugestia już po powstaniu fizyki, mechaniki kwantowej, która twierdziła, że każda cząstka materialna czasoprzestrzeni jest wprowadzona za pomocą zmiennej ukrytej w rzeczywistości, ukrytej przed naszym postrzeganiem. Czyli jak przyjęła mechanikę kwantowa, w rzeczywistości zwiniętej do wymiarów dla nas niedostrzegalnych. Na początku XXI wieku, w 2005 roku, ukazała się pierwsza publikacja Nassima Haramaina i Elizabeth Rauscher. Od razu następnie powiem, ponieważ spotkałam się pod swoimi wypowiedziami z komentarzem, że Haramain to jest pseudofizyk, pseudonaukowiec. Tymczasem on jest twórcą Instytutu Fizyki, który zatrudnia całą gamę naukowców, którzy badają rzeczywistość i nie tylko, bo również starają się tę wiedzę wykorzystać. Na bazie tego prawa, które stworzył Haramain i Rauscher, notabene Rauscher pracowała mówiąc z Polska, w NASA, czyli NASA, pracowała również jako naukowiec w Instytucie Badawczym Stanforda, który jest bardzo znaną placówką naukową i ma wysokie notowania w skali naukowej placówek badawczych. Więc też uważam, że i jednego, i drugiego naukowca, którzy stworzyli uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii, absolutnie nie wolno nazywać pseudonaukowcami, bo to świadczy tylko o tym, że ten, który w ten sposób się wypowiada, nie ma najmniejszego pojęcia o tym, czym jest nauka i co sobą bada i w jaki sposób. Faktem jest, że uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii musi poczekać na swoje uznanie przez konwencjonalną naukę, ale to nie jest dla nas nic nowego. 20 lat nauka konwencjonalna musiała rozwinąć się, aby uznać ultrasłabe promieniowanie komórkowe. Mimo że od wielu wieków wiemy o tym, że woda jest medium wręcz uniwersalnym, transcendentnym, ponieważ jest w stanie przekazywać informacje. Wykorzystujemy to w terapiach leczniczych, homeopatycznych terapiach, które nie są terapią chemiczną, bo twierdzi się, że nie dlatego homeopatia nie może działać, ponieważ substancji leczniczej w niej zupełnie nie ma.
Okazuje się, że ta terapia jest w stanie działać nawet wtedy, kiedy substancji leczniczej w ogóle w niej nie ma. Natomiast wystarczy poddać ją wibracjom charakterystycznym dla substancji leczniczej i już ta woda staje się medykamentem. Przy okazji powiem, że również na początku XX wieku z inną koncepcją kreacji wszechświata, którą nazwał nową koncepcją chyba nie tylko kreacji, ale i organizacji wszechświata, wystąpił Russell i on jako pierwszy podał w ramach swojej koncepcji zupełnie inny model pierwiastków, inny niż Mendelejew. I ten model Russella jest oparty na wibracjach. Ponieważ materia jest zawsze układem wibrującym i mimo, że nam się wydaje, że stół jest nieruchomy, komputer jest nieruchomy, nasze ciało w zasadzie, jeżeli się nie porusza, też może być nieruchome. Mimo wszystko są to wszystko układy wibrujące. Nie znaczy to, że materia jest energią, bo energia jest funkcją stanu materii. Ta materia nie byłaby w stanie wibrować, gdyby nie dysponowała energią. Ale jednocześnie, wibrując, może nakładać na siebie inne wibracje. Znakomitym przykładem tu jest właśnie woda. I wtedy ujawnia się, że oprócz energii informacja też jest stanem, funkcją stanu materii. Czyli w gruncie rzeczy materia, energia i informacja zawsze tworzą wspólną całość. I jeśli przyjrzymy się, zapoznamy się z uniwersalnym prawem kreacji materii, zorganizowanej materii, i jeżeli ktoś zechce się zapoznać również z publikacjami Haramaina i Rauscher, oni mają czasami jeszcze innych dokooptowanych do tego naukowców, którzy wchodzą w skład zespołu. Niemniej jednak oni w większości, Rauscher w tej chwili nie, bo ona chyba już nie żyje. Nassim Haramein to młody człowiek, natomiast Elisabeth Rauscher już chyba kilka lat temu odeszła z rzeczywistości czasoprzestrzennej. Niemniej jednak w kilku publikacjach publikowała razem z Haramainem. Oni oboje są twórcą nowej koncepcji kreacji wszechświata, bo w gruncie rzeczy to uniwersalne prawo kreacji materii pokazuje, w jaki sposób tworzył się wszechświat. Z próżni fizycznej o wektorowej strukturze, z której wyłaniały się kolejne obiekty wielowymiarowe, które były obecne i w próżni fizycznej, i w kosmosie, i równolegle z kosmosem formowała się rzeczywistość ukryta, zwierciadlana rzeczywistość ukryta. I ponieważ te przestrzenie właściwie nie wypączkowywały jedne z drugich, ale one zawierały się jedna w drugiej. W związku z tym, jeżeli chcemy sobie wyobrazić wielowymiarową hipersferę, musimy wyobrazić sobie kulę, bo jak widzimy, wszystko w kosmosie jest kuliste. W związku z tym również wszystko to, co się znajduje w obrębie kreacji fizycznej próżni, też musi mieć w efekcie postać kulistą. Wyobrażając sobie tę wielowymiarową hipersferę, wyobrażamy sobie nasz kosmos, mając świadomość, że kosmos jest jedyną kulą w obrębie tej samej kuli,
którą my widzimy. Bo oprócz tego w tej samej objętości znajduje się rzeczywistość zwierciadlana, znajduje się próżnia fizyczna i znajduje się również niezliczona liczba sprzężeń zwrotnych, które powstały w licznych, też niezliczonych procesach kreacji obiektów w obu rzeczywistościach zwierciadlanych. W jaki sposób sobie wyobrazić tę wielowymiarową hipersferę? Właśnie w ten sposób, wiedząc o tym, że poza naszym kosmosem w obrębie tej samej objętości znajdują się inne obiekty fizyczne. Nie w tej samych wymiarach co nasze, tylko poza naszymi wymiarami. Dlaczego poza? Ponieważ nasze zmysły są przystosowane do funkcjonowania w tej konkretnej przestrzeni, w przestrzeni kosmosu. Dlatego widzimy siebie, dlatego widzimy to, co znajduje się wokół nas i dlatego również widzimy to, co się znajduje poza naszą Ziemią. Jeżeli się znajdziemy poza Ziemią, jesteśmy w stanie również widzieć Ziemię i też widzimy, że ona ma kształt kulisty. No może nie dokładnie kulisty, jak doskonale wiemy, bo ona się obraca, tak jak wszystkie obiekty, które powstały z próżni fizycznej. W związku z tym jest lekko spłaszczona i jeszcze do tego wszystkiego ma oczywiście podwójną dziurę w środku. Podobnie tak jak nasze pola kwantowe, również kuliste, również pewnie spłaszczone, chociaż nie tak jak Ziemia. Chociaż jakby na to spojrzeć z punktu widzenia skali, może się okazać, że w sposób podobny. I też mamy wewnątrz naszego wielowymiarowego pola kwantowego w obrębie tej samej przestrzeni. A więc część jego znajduje się tutaj, część jego znajduje się w rzeczywistości zwierciadlanej, część w obrębie fizycznej próżni, część jego stanowi dodatkowe trzy wymiary naszych sprzężeń zwrotnych, bo one się znajdują wewnątrz tych obiektów kosmicznych i tych znajdujących się w rzeczywistości zwierciadlanej. Czyli mamy pełen komplet. Wiemy, co widzimy, dlaczego widzimy, ponieważ nasze zmysły są tylko i wyłącznie przystosowane do tego, żeby widzieć to, co tutaj. Ponieważ nasze ciało, przepraszam, nie tylko nasze ciało, ludzka istota ma taką samą naturę jak cały wszechświat i każdy z jego obiektów. W związku z tym my też jesteśmy wielowymiarowi. I to, że my jesteśmy wielowymiarowi, stanowi dla nas sposób do przekonania się o tym, że rzeczywistość, która się wyłoniła równocześnie z fizycznej próżni, świadczy nie tylko efekt rozwiązania równania grawitacji Einsteina uzupełnionego o siły Coriolisa, które pokazują nam coś w rodzaju ósemki, która się tworzy w momencie, kiedy wyodrębnimy z tych dwóch, rozsuniemy te dwie zwierciadlane rzeczywistości, to się okaże, że to wszystko, co mamy, to jest w gruncie rzeczy rozwinięciem takiej spłaszczonej ósemki. Tak i tak, tak i tak. W związku z tym jedna część się kręci w jedną stronę, druga część się kręci w drugą stronę. Czyli każdy obiekt znajdujący się w czasoprzestrzeni kręci się w innym kierunku, czy też wibruje w innym kierunku niż obiekt znajdujący się w rzeczywistości ukrytej. W jaki sposób sobie wyobrazić tę rzeczywistość ukrytą? Jeżeli ktoś z nas jest w stanie dokonać wyjścia poza ciało i spojrzeć na ciało z zewnątrz, a są takie osoby, to doskonale się może zorientować, że ciało organiczne, które ogląda z tej zewnętrznej perspektywy, jest zwierciadlane w stosunku do ciała, które z tego organicznego ciała się wyłoniło.
Bo my wyłaniając się z ciała organicznego też mamy jakieś ciało. My nie musimy widzieć, wyłaniając się, że wokół nas jest jeszcze dodatkowo ten wirujący torus. Początkowo, gdy się wyłaniamy, to można powiedzieć, że nasz kształt jest niezdefiniowany, nieokreślony. Dopiero po pewnym czasie on przyjmuje kształt ludzkiej sylwetki. I to też dowiedzieliśmy się w wyniku badań naukowych, a pierwszą osobą, która to zaobserwowała, był Hector Terwilli na przełomie XIX i XX wieku. Czyli to wszystko, o czym mówi nam uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii, to wszystko było, można powiedzieć, potwierdzane z wyprzedzeniem poprzez nasze wcześniejsze badania. Badania rzeczywistości ukrytej były prowadzone przez Roberta Monroe i jego następców, bo utworzył instytut, który obecnie jest nazywany Instytutem Monroe. On wcześniej był Instytutem Nauki Stosowanej, czy też Nauk Stosowanych, należałoby powiedzieć. Zgromadził w tym instytucie całą gamę naukowców różnych specjalności, którzy pracowali nad tym, żeby inni mogli doświadczyć tego samego co on, bo on wyjścia poza ciało doświadczał spontanicznie. I dokonali tego. Ci, którzy przeszli kurs wychodzenia poza ciało w Instytucie Monroe, robią dokładnie to samo co on. Mało tego, po swojej śmierci Robert Monroe patronuje swoim następcom i można powiedzieć opiekuje się nimi w czasie penetracji rzeczywistości ukrytej, nawet dzieląc się na cały szereg swoich kopii i każda kopia towarzyszy osobie penetrującą rzeczywistość ukrytą. Także każdy z nas, przechodząc tam, jest pod opieką. Oczywiście, jeżeli to robi w ramach prowadzonego przez Monroe kiedyś instytutu, założonego i prowadzonego, to może liczyć z pewnością na opiekę Monroe. Nie jest wykluczone, że Robert Monroe, będąc już w rzeczywistości ukrytej, jest również opiekunem wielu z nas. Nie mówię, że wszystkich, ale może być dla wielu z nas przewodnikiem. On po prostu zdecydowanie tutaj przyszedł jako istota o wyższym poziomie świadomości niż my. W związku z tym nie potrzebowała tych wszystkich stopni pośrednich nauki, żeby doświadczyć tego samego co on. My, jeżeli korzystamy z tych technik, które dostarczył Instytut Monroe, możemy nawet nie brać udziału tam w Stanach Zjednoczonych w tym procesie. Wystarczy, że słuchamy nagrań i też możemy doznać wyjścia poza ciało. Wystarczy, że zaktywujemy swoje wielowymiarowe pole kwantowe i też możemy doznać wyjścia poza ciało. Pierwszego wyjścia poza ciało doznałam właśnie po aktywacji swojego wielowymiarowego pola kwantowego. Czyli jakby to powiedział ktoś z ezoteryków, podniosłam swoje kundalini, czyli węża leżącego u podstawy kręgosłupa. Oczywiście nie jest to żaden wąż, tylko międzywymiarowe sprzężenie zwrotne pomiędzy rzeczywistością jawną i niejawną. Jeżeli natomiast nie wychodzimy poza ciało, możemy stanąć przed lustrem i wtedy to, co zobaczymy w lustrze, to jest nasz obraz rzeczywistości ukrytej. I już mamy wizualizację. Jeżeli kilka razy tego rodzaju ćwiczenie
powtórzymy, przyzwyczajimy się do myśli, jak w gruncie rzeczy wygląda ta rzeczywistość równoległa. Więc kiedy wyjdziemy poza ciało, będziemy się orientować, że jesteśmy poza ciałem, bo nasz pokój, w którym wyjdziemy poza ciało, też będzie zwierciadlanym odbiciem. Jeżeli wyjdziemy poza budynek, to budynek też będzie zwierciadlanym odbiciem i w innej stronie będzie się na przykład znajdować staw w obrębie naszego osiedla niż w rzeczywistości czasoprzestrzennej. Cała wtedy rzeczywistość jak gdyby się odwraca. I tutaj warto byłoby przejść do doznań pani Dudzik, ale zanim przejdziemy, ja jeszcze chciałabym uzupełnić kwestię tego, czym jest właściwie kompleks świadomościowy i dlaczego nazywam go kompleksem świadomościowym. Ponieważ pierwsze formy, jakie się tworzyły, nie różniły się specjalnie od siebie, nie były silnie w stosunku do siebie spolaryzowane. Bo na czym jeszcze dowcip polega? W gruncie rzeczy, ponieważ rzeczywistość jawna i ukryta też jest w stosunku do siebie spolaryzowana, chociażby właśnie ze względu na to, że się obraca w innym kierunku, w związku z tym całość naszej wielowymiarowej hipersfery utrzymuje się też w stanie dynamicznej równowagi, tak jak i próżnia fizyczna. My nie możemy zbytnio równowagi naszego środowiska zakłócić, ponieważ w tym momencie rzeczywistość, dążąc do stanu równowagi, będzie naszą działalność niwelować. I dokładnie to samo się dzieje, kiedy przechodzimy w niskim stanie świadomości do rzeczywistości ukrytej. Też musimy nasze przyzwyczajenia stąd wyniesione, musimy tam przepracować i zorientować się, że to są fałszywe przekonania. Czyli tam też będziemy musieli naprostować to, co tutaj nabyliśmy w wyniku przekonań wpłynionych nam przez naszych poprzedników. Bo my ciągle powtarzamy te same wzorce. I niestety te wzorce nam nie służą, bo my jesteśmy tak egoistycznie nastawieni, że niszczymy naszą rzeczywistość. Dlatego przechodzimy przez cykle wodne w ramach powtarzających się galaktycznych koniunkcji po to, aby Ziemia mogła naprawić to, co myśmy zdemolowali. Bo my nie jesteśmy pierwszą cywilizacją na Ziemi. Coś mi tu bruździ i chyba powinnam zamknąć chociaż, no, udam, że tego nie widzę. Wracając do naszej rozmowy. My w gruncie rzeczy, tak jak mówiłam, funkcjonujemy we wszystkich obszarach wielowymiarowej hipersfery. Początkowo funkcjonowaliśmy we wszystkich obszarach w postaci subtelnej. W momencie już postać subtelna, wchodząc ze sobą w interakcję, była w stanie gromadzić w sobie informacje na temat stanu przed interakcją i po interakcji. Efekt tej interakcji też był informacją. Zbierając miliardów informacji,
już materia w stanie subtelnym była w stanie zacząć planować konkretne zmiany, takie, jakich potrzebowała. Ponieważ nagromadzenie się informacji pozwoliło przewidywać skutki tego, co znajdowało się poza modelem. Modelem notabene przypominającym trochę nasz mózg, ponieważ jestem święcie przekonana, że rzeczywistość również korzysta ze struktur typu neuronowego, czyli z sieci neuronowej, w obrębie swojej wielowymiarowej rzeczywistości, po to, żeby się zorientować, w jaki sposób może zdobywać dodatkowe doświadczenia. To znaczy, zdobywając dodatkowe doświadczenia, poszerza bazę danych i jej zakres możliwości rozszerzania swojej wiedzy przez cały czas się poszerza. W związku z tym mamy pełne prawo podejrzewać, że nasza czasoprzestrzeń, podobnie tak jak i cały wszechświat, cała wielowymiarowa hipersfera, znajduje się w stanie nieustannego procesu zwiększania swoich możliwości poznawczych i wykonawczych. Bo każde poznanie pozwala nam rozszerzać zakres swoich możliwości. Czyli nasz wszechświat też jest dziełem w trakcie procesu. Nie tylko procesu materialnej, bo materialnej kosmosu oczywiście. Bo to, że nasza materia jest nieco inna niż materia rzeczywistości zwierciadlanej, wynika z tego, że jedna z tych rzeczywistości zdecydowała się być rzeczywistością planującą, a drugą przeznaczyła do eksperymentu. I my się w tej chwili znajdujemy w części eksperymentalnej. Przychodzimy tu z planem. I o tym też nas przekonują doświadczenia pani Dudzik. Bo doświadczenia pani Dudzik również przekonują nas o tym, że rzeczywistość zwierciadlana jest faktem. Czyli przez cały czas rozwijając swoje możliwości poznawcze i wykonawcze, wielowymiarowa hipersfera wykorzystuje rzeczywistość rozwiniętą, czyli tę, którą my używamy za jawną, do tego, żeby eksperymentować. W rzeczywistości ukrytej się planuje i naprawia to, co tutaj zepsujemy w ramach nietrafnych doświadczeń. Warto też powiedzieć, dlaczego mówimy o kompleksie? Dlatego właśnie, że wszędzie tam, gdzie istnieje odrębny obszar, tam znajduje się cząstka nas. I nie dotyczy to tylko rzeczywistości jawnej i ukrytej. Dlatego, że w gruncie rzeczy my jesteśmy w wielu obszarach. W obrębie kosmosu mamy różne obszary, które też są równoległe w stosunku do ziemskiego systemu życia. Czyli to jest jak gdyby innego rodzaju równoległość. I dokładnie tak samo rozwiązana jest rzeczywistość ukryta, ta planująca, do której wracamy z nabytymi nawykami, które nie przystają do tego, co funkcjonuje w rzeczywistości ukrytej, bo one są w tej chwili w stosunku do siebie zdecydowanie bardziej spolaryzowane niż na początku. Ale na skutek tego, że są bardziej spolaryzowane, na skutek tego mamy więcej stopni rozwojowych, czyli jak gdyby większą liczbę obszarów równoległych niż na początku. Nasz system życia
To już mogę powiedzieć dzisiaj, znajduje się na samym początku skali rozwojowej w obrębie kosmosu. W związku z tym nawet nasza planeta jest nazywana planetą smutku i cierpienia, bo pracujemy tutaj w bardzo ciężkich warunkach, zdobywając nowe doświadczenia po to, aby sobie wiedzieć, aby się zorientować, jak sobie z nimi radzić, aby one nie zakłócały dynamicznej równowagi całości. Bo jeżeli nie nauczymy się z nimi radzić, to do rzeczywistości równoległej przejdziemy z takimi tak bardzo spolaryzowani w stosunku do tamtej rzeczywistości, że tam też musimy przejść przez szereg obszarów naprawczych, żeby móc przejść do tej części, którą możemy nazwać rajską, która jest częścią jednocześnie planującą. Jak w tej sytuacji wygląda nasz kompleks? Jest niesłychanie rozbudowany. Świadomość tworzy strukturę fraktalną. I mamy w rzeczywistości zwierciadlanej, w rajskiej części, bliźniaka, który się dzieli, wysyłając swoje odgałęzienia do różnych ciał organicznych. Może je wysyłać do ziemskiego systemu życia, może wykorzystywać również swoje pożyczki do innych systemów w postaci takich swoich innych odgałęzień. Niemniej jednak stanowi on jedną całość, którą zawiaduje część kompleksu, która stanowi naszą wyższą jaśń i stanowi część składową wyższej jaźni ziemskiego systemu życia. Także to, co my wysyłamy do innych planet, to są tylko pożyczki. My stanowimy część, nasza wyższa jaś stanowi część kompleksu świadomościowego ziemskiego systemu życia. Nasz kompleks świadomościowy w związku z tym składa się z wyższej jaźni, składa się z bliźniaka i składa się z tych wszystkich odgałęzień, które znajdują się w rzeczywistości kosmicznej, na naszej planecie bądź poza nią. Gdy wracamy po śmierci ciała organicznego do rzeczywistości równoległej, musimy przejść przez cały system likwidacji złych nawyków z czasu przestrzeni, żeby dostać się do raju. Czyli tam, gdzie się planuje i gdzie się uczy. Właściwie można powiedzieć, że te obszary w rzeczywistości ukrytej, które stanowią obszary naprawcze, a więc obszary religijne, obszary rozmaitych dysfunkcji, obszary rozmaitego rodzaju szkodzenia innym, to są wszystko obszary naprawcze, czyli zarówno tam, jak i tutaj my przechodzimy przez wiele stopni. Tak jak już wspomniałam, nasza Ziemia znajduje się na samym początku skali rozwojowej, ale oprócz nas znajdują się również takie systemy życia, które są na znacznie wyższym stopniu rozwoju i pojawiają się tutaj u nas, czego my nie potrafimy zrobić. My nie jesteśmy w stanie opuścić nawet Układu Słonecznego. Natomiast inne systemy życia znajdują się w innych układach słonecznych i spokojnie się tutaj pojawiają, na co też mamy dowody, zarówno fizyczne w postaci śladów na Ziemi, w postaci implantów, w postaci spotkań z kosmitami, jawnymi bądź niejawnymi. To wszystko jest przyczynek do doznań pani Dudzik. Dlaczego? Dlatego, że pani Dudzik prowadzi pod naszymi rozmowami coś w rodzaju batalii, która ma przekonać, że to wszystko, o czym mówimy, to są bzdury, bajki na Nibylandii i pseudonaukowe bzdury. W związku z tym, konfrontując to, co wie nauka, z tym, co doświadczała pani Dudzik, może przekonam wreszcie panią Dudzik o tym,
że to, o czym mówimy, jest jednak dokładnie tym, co ona miała przekazać za moim pośrednictwem ludziom, po to, żeby zrozumieli, w jakiej rzeczywistości żyją. Teraz, kiedy już wiemy o tym, jak bardzo rozgałęziony jest nasz układ świadomościowy, że funkcjonuje on poza ciałem, że świadomość wykształciła się poza ciałem organicznym, możemy, myślę, przystąpić już do doświadczeń pani Dudzik, które udowadniają, że to wszystko, co powiedziałam na wstępie, jest jak najbardziej zgodne z aktualną wiedzą naukową, a nie z pseudonauką czy duchowością, która też już w tej chwili zboczyła mocno na manowce. I też opowiada bzdury. Dlatego ja uważam, że zdecydowanie najlepszą drogą dążenia do prawdy, a możemy ją pozyskiwać różnymi drogami, jest przede wszystkim nauka, bo ona weryfikuje to, co bada. Ezoteryka nie weryfikuje tego, co bada, po prostu daje schemat do wykonania i uważa, że wszystko się ma toczyć dokładnie tak, o czym jest przekonana. Dokładnie w ten sam sposób zresztą rozumuje pani Dudzik. Ona jest przekonana o tym, że to, co ona doświadczyła, to było właśnie tak, jak ona to odebrała. W związku z powyższym tylko to jest słuszne. Czyli w zasadzie to, co nam oferuje pani Dudzik, jest bardziej ezoteryczne niż naukowe. Ale jednocześnie to, czego ona doświadczała, jest bardzo ważne dla nauki. Dlaczego? Ponieważ jej doświadczenia, jestem w pełni przekonana, że udostępniła je dokładnie tak, jak doznawała, opisała je tak, jak je doznawała. Jestem przekonana, że one są wiarygodne, dlatego że była zdezorientowana, nie rozumiała, co się wokół niej dzieje. I prawdę mówiąc, była, być może przewidywano, że może ona również cokolwiek zrozumieć z tego, czego doświadcza. Niemniej jednak, na wszelki wypadek przygotowano drugą osobę, która mogła zinterpretować to, czego ona doznawała. I zacznijmy w takim razie po kolei teraz kompilować naukę z doznaniami pani Dudzik, żeby nie było wątpliwości. Pierwszym takim doznaniem, który sygnalizował, w jakiej rzeczywistości żyjemy, było spotkanie ze starą cyganką w jednym z miasteczek na południu Polski. Panna Danuta, mówmy Danuta, bo to jeszcze nie była pani Dudzik. Danuta tam była z koleżanką. I już po zrobieniu zakupów wybierały się do domu, kiedy podeszła do nich cyganka i zaproponowała wróżbę. Pani Danuta nie była zainteresowana specjalnie wróżbą, ale po wróżbie stało się coś dziwnego. Zauważyła, że rzeczywistość wokół niej zaczęła się zwijać jak palący się obraz i odsłoniła zupełnie inny obraz. I ten obraz okazał się zwierciadlanym obrazem w stosunku do tego, w którym znajdowała się przedtem. Kościół powinien się znajdować za plecami, a ona go widziała przed sobą. Nie zapisała, czy się odwróciła, żeby sprawdzić, czy za nią kościół też się znajduje. Niemniej jednak sam fakt, że zobaczy, stojąc, nie ruszając się, zobaczyła go przed sobą i zobaczyła ten palący się obraz, który jej odsłonił zupełnie inny obraz, świadczy o tym, że cyganka zmieniła sposób jej postrzegania w ten sposób, że
umożliwiła jej zobaczenie rzeczywistości ukrytej, zwierciadlanej rzeczywistości ukrytej i jednocześnie pokazała, że to jest zwierciadlane odbicie tej, w której funkcjonujemy tutaj. Czyli mamy dokładnie potwierdzenie tego, co mówi nam uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii. A więc Nassim nie jest pseudonaukowcem. Elizabeth również nie jest pseudonaukowcem. Po prostu wykazała kreacji myślowych, przeprowadzonych obliczeń w oparciu o wcześniejsze dokonania konwencjonalnej nauki, udowodnili, że nie było wielkiego wybuchu, natomiast wielowymiarowa hipersfera powstawała w wielostopniowym procesie. To, co udowodniło nam, właściwie co pokazało nam uniwersalne prawo zorganizowanej materii, to pani Dudzik zobaczyła wtedy, kiedy cyganka wpłynęła na jej postrzeganie. Naszym postrzeganiem można kierować. A jak bardzo można nim kierować, możemy się przekonać chociażby po tym, jak na nasze postrzeganie rzeczywistości wpływają media, politycy, eksperci różnego rodzaju, którzy nie zawsze są ekspertami, bo są przekupieni przez producentów tego, co chcą sprzedać. Naszym postrzeganiem zawsze można było manipulować i manipuluje się do dziś i pewnie jeszcze długo będzie. Dlatego wciąż znajdujemy się na pierwszym etapie rozwoju świadomości. Następne komunikaty, które chciałabym omówić, to bilokacja. Bilokacji mała Danusia zaznała już w szkole podstawowej. Była wtedy unieruchomiona w domu. Bardzo chciała znaleźć się w szkole między rówieśnikami. Chciała być ruchliwa, a nie unieruchomiona w łóżku. W związku z powyższym marzyło jej się o tym, żeby znaleźć się wśród tych, z którymi być pragnęła. W czasie snu doznała bilokacji. Dlaczego w czasie snu? Ponieważ wtedy ta część kompleksu świadomościowego, która się wyłoniła z naszego bliźniaka i zasiedla nasze ciało, nie jest w stanie obsłużyć dwóch kreacji. Najczęściej wtedy, kiedy my jesteśmy widziani, a Adanka była widziana przez swoich kolegów i przez nauczycielkę, kiedy jesteśmy do tego stopnia zmaterializowani, to znaczy nasza materia jest tak zagęszczona naszego kompleksu świadomościowego, że może zostać widziana, automatycznie my wychodząc zostawiamy tylko znikomą część, która tylko i wyłącznie może kontrolować naszą fizjologię i zagwarantować nam to, że będziemy mieli gdzie, dokąd wrócić. Czyli już doświadczenie w wieku szkolnym pozwoliło poznać pani Dudzik, że nasza struktura jest wielowymiarowa. Oprócz ciała mamy coś jeszcze. Czyli to doświadczenie też było w stanie potwierdzić prawdziwość prawa kreacji zorganizowanej materii, czyli również koncepcję kreacji wielowymiarowej hipersfery. Tego nie była w stanie potwierdzić nauka, bo chociaż Derville stosował
ekrany fluorescencyjne po to, żeby się zorientować, czy ciało się wyłoniło, czy nie, bo wtedy ekran rozbłyskał, bo materia automatycznie została zasilona energią i ekran się rozświetlał. Natomiast stwierdzenie, że poza ciałem mamy coś jeszcze, to jeszcze nie jest ujawnienie, dlaczego tak się dzieje. To jest dopiero zasygnalizowanie, że jest coś, co powinniśmy badać. Tak prawdę powiedziawszy, niespecjalnie nauka się zajmowała zagadnieniem bilokacji. Poszczególne osoby, jeżeli chciały dowiedzieć się czegoś, co wzbudziło zainteresowanie w ich życiu. Na przykład chirurg, który przywrócił do życia pacjenta i ten pacjent mu powiedział, że w czasie, kiedy był martwy, był w domu i porozrzucał w domu przedmioty, zerwał obraz ze ściany, a on stwierdził, że właściwie ma możliwość skonfrontować zeznania swojego pacjenta, który przecież nie opuścił szpitala, i zorientować się, czy rzeczywiście coś się działo w tym czasie w jego domu. Faktem jest, lekarz poszedł, sprawdził i okazał się, że przed domem było zbiegowisko, bo w domu jego pacjenta duchy szalały. Czyli takie sygnały za każdym razem mamy. Ale to, że my mamy tego rodzaju sygnały, to nie znaczy, że my cokolwiek więcej wiemy. My tylko wiemy, że oprócz ciała mamy coś jeszcze. Jeżeli mogę ci przerwać na chwilkę, to chciałam tylko powiedzieć o takiej informacji, którą zawarła Jair Kubacka w swojej książce Dar życia, gdzie ona podczas snu przemieszczała się do domu, w którym kiedyś mieszkała, w jakimś z jednych z poprzednich wcieleń. I ona po prostu odwiedzała ten dom, zapoznawała się z tym domem i po jakimś czasie spotkała kobietę, mieszkankę wioski, w której stał ten dom, i właśnie ta mieszkanka opowiadała, że ten dom jest nawiedzony, bo tam od czasu do czasu widuje się ducha. I ta kobieta, no jasne, że się widuje, bo to przecież ja chodziłam. Więc to, co mówię, tutaj takie samo miał przecież Monroe doświadczenie. Zanim się przeprowadził, okazało się, że... Czy to on, czy jego żona? Jego żona chyba, kiedy się dowiedziała o tym, że mają się przeprowadzić, postanowiła sprawdzić, jaka będzie ta ich przyszła lokalizacja. I w momencie, kiedy chcieli dobić transakcji, właścicielka oświadczyła, że właściwie to ona nawet obniży cenę, bo od niedawna pojawiał się tu duch. I kiedy weszli do domu, żona Monroe zorientowała się, że przecież ona ten dom widziała we śnie, czyli we śnie odwiedzała swoją przyszłą lokalizację. Tak, i właśnie ta jej część była widziana przez ludzi. Zgadza się. No przecież właścicielka domu też by nie powiedziała, że duchy nawiedzają ten dom, gdyby nie zobaczyła. Czyli znów mamy do czynienia z bilokacją w czasie snu. Ciało śpi, nie rusza się. Możemy się do tego stopnia zwizualizować jako fantom w miejscu, do którego się wybieramy, że jesteśmy tam zauważeni. Czyli takich dowodów mamy coraz więcej, tych dowodów ciągle przybywa. A w tej chwili takim, można powiedzieć, koronnym dowodem jest uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii. Już wiemy, gdzie szukać zaświatów. One nie są w niebie. One są dokładnie w tym samym miejscu, co my, tylko w innych wymiarach, tej samej objętości.
Więc jeżeli wyjdziemy z ciała, to nie znajdziemy się od razu gdzieś tam, tylko znajdziemy się najpierw w swoim pokoju, tam gdzie śpimy. Jeżeli to się odbędzie podczas snu. Moje pierwsze wyjścia z ciała były podczas snu. Ale niesłychanie mi się podobało to, że mogę fruwać w powietrzu. Dla mnie to zawsze było wielką atrakcją. Pewnie dlatego, że mam lęk wysokości. Ja od dziecka właśnie miałam takie sny, że latam i kiedyś podzieliłam się właśnie taką informacją z kolegą, który właśnie stwierdził, że lata i mówi, a jak latasz? Ja mówię, no normalnie, ruszam rękoma. A on mówi, weź kiedyś ręce jak Superman do przodu i zobacz, jak przyspieszysz. I właśnie teraz, jak chcę gdzieś przyspieszyć, to biorę ręce do przodu. Miałam tego doświadczenia. No dobra, skończmy z głupotkami. Kwestię bilokacji chciałabym jeszcze rozwinąć, ponieważ podczas jednej ze swoich bilokacji Danuta również doznała teleportacji w efekcie końcowym. Wtedy była na prywatce ze znajomym i w czasie, kiedy przymierzała perukę w łazience, koleżanka, która znajdowała się razem z nią w łazience i wyglądała przez okno, odwróciła się i narobiła krzyku, stwierdzając, że ona jest i tu, i na zewnątrz, rozmawia z kolegą. Oczywiście Danka się zdenerwowała, wybiegła z łazienki, ale do tego stopnia straciła panowanie nad sobą, że kiedy wracali do domu, była już tak rozkojarzona, że pokłóciła się i w pewnym momencie też doszło do rozdwojenia, ponieważ wracała z kolegą, czego nie pamiętała później, doszło do wypadku i przemykały jej się wspomnienia, że znalazła się w szpitalu, ale obudziła się w swoim rodzinnym domu. Wstała. Od razu powiem, że w tym czasie w szpitalu była nieprzytomna. Wstała, poszła do kuchni, ujrzała ojca, zrobiła sobie kawę. Ojciec na nią nakrzyczał, że urządza sobie głupie żarty, ponieważ mama do niej pojechała do szpitala. To ją znów wyprowadziło z równowagi. Poczuła się słabo, wróciła do pokoju, położyła się i w tym momencie ocknęła się w szpitalu. Zobaczyła, że przy jej łóżku siedzi mama. Lekarka, która została wezwana, zbadała ją, stwierdziła, że nie widzi żadnych obrażeń, że spokojnie może opuścić szpital i opuściła go razem z matką, wracając do domu. Kiedy już wysiadły z autobusu i zmierzały ku domowi, Danka znikła. Teraz z kolei zdenerwowała się mama, przyspieszyła kroku, ale kiedy wróciła do domu, okazało się, że Danka już w domu jest. W dodatku zupełnie inaczej ubrana. Czyli wyglądałoby na to, że ona znów zapragnęła, rozkojarzona tym wszystkim, co jej matka opowiedziała, że ona jednak miała wypadek, a pamiętała, że obudziła się w domu, znalazła się znów w domu i tam już do tego stopnia zdecydowała się pozostać, że definitywnie znikła z dróżki. I tylko i wyłącznie znalazła się tam. Tak prawdę powiedziawszy, ona miała jeszcze bilokację w czasie, kiedy kosiła trawę na łące. Przyjechał do niej kolega, powiadomił ją, że plotki, które się o niej szerzą, ma okazję wyjaśnić w jego miejscu pracy, bo tam się właśnie znajduje jej koleżanka. I on ją zabierze w związku z tym motorem i szybko tę sprawę załatwią i wróci. Ale okazało się, że nie wróciła motorem. Ponieważ tam też doszło do awantury i znów
tak wysoki stopień zdenerwowania, jaki poczuła w momencie, kiedy się dowiedziała, że może jechać, ale nie bardzo chce, bo ma na sobie spodenki w kwiatki i nie chce się pokazać znajomym, nie pozwoliły początkowo wsiąść, rzucić grabie i wsiąść na motor. Tylko w momencie, kiedy już kolega odjeżdżał, ona rzuciła się i okazało się, że nie ona, tylko jej fantom rzucił się za kolegą w pogoń, usiadł na motorze i pojechali. Tam znów wysoki stopień zdenerwowania, zniknęła stamtąd, pojawiła się natychmiast na łące i co się okazało, że ona w tym czasie wykonała prawie całą pracę. W międzyczasie. Czyli ewidentnie była jednocześnie w dwóch miejscach. I awanturowała się i zgrabiała trawę. Nie można zaprzeczyć temu, że będąc w jednym miejscu ciałem, w drugim musiała być jako część wyłoniona z ciała. Czyli znów mamy kolejny dowód bilokacji. A jednocześnie, kiedy wrócimy do tej prywatki i powrotu ze szpitala, okazuje się, że bilokacja jest wstępem do teleportacji. Więc my możemy wrócić do ciała, ale my możemy również przemieścić się razem z ciałem i zostać już w tym ciele, czyli dokonujemy już teleportacji. Dowody teleportacji mamy nie tylko na przykładzie pani Dudzik, bo również tego rodzaju zjawiska były obserwowane w różnych krajach, w różnych czasach. Niektóre były opisane, bo wywoływały szok otoczenia. Dlatego zachowały się w rozmaitych zapiskach. Ale co nam ujawnia teraz zjawisko bilokacji w połączeniu z teleportacją? To, co przekazuje nam uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii. To jest zupełnie inny wykład niż poprzednie, ponieważ zestawiam ze sobą konkretne wydarzenia z wytłumaczeniem za pomocą wielowymiarowej fizyki. My wiedzieliśmy wcześniej, w XX wieku, że my mamy coś w środku, czego nie widać. Ale co może się zademonstrować? Na przykład w postaci poltergeista, czyli tak zwanego niewidzialnego ducha. Psychokinetycznie tym razem, na przykład rozwalając żarówkę, włączając światło, czy przesuwając przedmioty. To wszystko, co jesteśmy w stanie wykonać psychokinetycznie, nie opuszczając ciała, jesteśmy w stanie również wykonać w stanie bilokacji. Czyli to też jest dowodem na to, że w gruncie rzeczy naszym ciałem steruje ta część, która się z niego wyłania i która jest nieśmiertelna, która przechodzi powraca do rzeczywistości równoległej. O tym, że powraca do rzeczywistości równoległej, przekonują nas, jakie dowody? Zjawisko opisywania rzeczywistości równoległej po przeżyciu śmierci klinicznej. Tego rodzaju sprawozdanie zawdzięczamy również Barnardowi, czyli też naukowcowi, który pierwszy dokonał udanego przeszczepu serca. Tych dowodów ciągle mamy więcej i więcej i one się mnożą. Dostajemy ich w tej chwili tak dużo właśnie dlatego, abyśmy mogli te wypadki zdarzające się w różnych miejscach dodać do siebie i wyciągnąć z tego wnioski. A wracając do zestawienia bilokacji z teleportacją. Uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii nam mówi, że materia, energia i informacja tworzą razem jedną całość. Jeżeli pojawia się potencjał do działania, może pojawić się materia. Na tej zasadzie, wtedy, kiedy nastąpiło
zakłócenie równowagi fizycznej próżni, pojawiła się materia w rzeczywistości kosmicznej i w rzeczywistości zwierciadlanej do kosmosu. Ale to nie była materia nieruchoma. Ona była w ruchu, a więc dysponowała energią. I o tym informuje nas nie tylko prawo kreacji zorganizowanej materii, ale informuje nas również doświadczenie pani Dudzik, która będąc poza ciałem, a więc jej fantom, był w stanie wywołać awanturę w miejscu pracy jej kolegi. I to ciało, które się wyłoniło, dysponuje również informacją. Dlaczego? Ponieważ było w stanie odtworzyć ciało organiczne, wygląd ciała organicznego. Bo gdyby tego nie było, to jej kolega nie byłby święcie przekonany, że przywiózł ją na motorze, zaprowadził do miejsca, gdzie znajdowała się jej koleżanka, która rozpuszczała o niej plotki i dzięki temu doszło do konfrontacji. Przecież gdyby ona była niewidzialna, do konfrontacji by nie doszło. Czyli mamy kolejną informację, że te trzy atrybuty razem tworzą materię. Materia, energia i informacja. Dlaczego mówię, że energia i informacja jest funkcją stanu? Ponieważ w momencie, kiedy zanika potencjał do działania, to materia znika. Nie ma energii, nie ma materii. Więc kiedy wracała Danka do domu ze szpitala i znikła mamie z oczu, przeniosła swój fantom, czyli swoją część kompleksu świadomościowego do domu. Przeniosła go w takim stopniu, że się tam zmaterializowała. Tam, gdzie była razem z mamą, zanikł potencjał do działania. W drugim miejscu, gdzie była, przeniosła potencjał do działania i tam chciała zostać i została. Dokonała teleportacji. Nie wiedzielibyśmy, w jaki sposób to się stało, gdyby nie uniwersalne prawo zorganizowanej materii. My wiemy o tym, że tabletka mogła przejść przez szklaną ściankę i mogła nawet zostać sfotografowana. Ale nie wiemy, jak to zrobiła. A okazuje się, że ona przez cały czas była w formie materialnej. Przemieszczała się przez inne wymiary. Ale dla aparatu te wymiary, okazuje się, były widoczne. Dla nas nie. Dla aparatu tak. Niestety w publikacji, gdzie to przeczytałam, nie było żadnej informacji na temat tego, jakiego rodzaju światło wykorzystano do zrobienia tej fotografii. Natomiast w momencie, kiedy Macy dokonywał Macy? Nie, Macy tylko opublikował. Mick dokonywał, bo to z kolei inny naukowiec, który też był zainteresowany badaniami z pogranicza i postanowił sfotografować proces wychodzenia poza ciało. I udało mu się to. I z tym, że on rzeczywiście podał dane dotyczące tego, jakim aparatem to wykonywał i z czego korzystał. Korzystał przede wszystkim, cały proces bilokacji był prowadzony w ciemnym pomieszczeniu, ale ciemnym dla zakresu światła, który został wykorzystany do fotografii. I w tym świetle, spoza zakresu światła widzialnego, ukazał się na kliszy o bardzo wysokiej czułości proces stopniowy wychodzenia fantomu
czyli tego naszego kompleksu części kompleksu świadomościowego, który zasiedla nasze ciało poza ciało organiczne. Początkowo był to kształt niesprecyzowany, po prostu był to kontur niekształtny i dopiero później ukształtował kształt ludzkiej sylwetki. Natomiast co jest istotne, że na tej fotografii osoba, która dokonywała bilokacji, była ledwie widoczna. Krzesło ona, ale co było bardzo dobrze widoczne? Ten sznur, o którym mówię, ezoteryka, łączący fantoma z ciałem organicznym. Czyli w momencie, kiedy część kompleksu świadomościowego wychodzi poza ciało, to swoją część zostawia jeszcze w ciele i zawsze jest z tą częścią połączona i dopóki to połączenie nie zostanie przerwane, zawsze można do ciała wrócić. I dokładnie to samo dzieje się podczas tak zwanego doświadczenia bliskości śmierci. My nie jesteśmy jeszcze od ciała oddzieleni. Możemy do niego wrócić. Ja tutaj jako przykład mogę podać i też do takiego rozważenia, bo między innymi właśnie przywołana wcześniej Jail Kubacka miała takie doświadczenie, że podczas snu bilokowała na zupełnie inny kontynent i wzięła udział przy jakimś stole, przy śniadaniu, gdzie ludzie jedli, rozmawiali, to byli jacyś Francuzi. I ona się denerwowała tym, że nie może dostać śniadania. I w pewnym momencie już doszło do takiej skrajności, czyli tu wystąpił ten efekt emocji, że ona zmaterializowała się, czyli nastąpiła ta teleportacja, o której ty mówisz. Tam się w ogóle cała ta obsługa mocno przestraszyła, tym bardziej, że oni wszyscy byli czarnoskórzy, ona tu raptem się pojawiła, po prostu zmaterializowała się przy nich i ustał biały człowiek, który do nich coś tam mówił. I ona potem miała taki problem, bo ona nie mogła wrócić. I ona podaje, że po całym dniu wałęsania się gdzieś tam po tej miejscowości poszła na pustynię i zaczęła medytować. I mówi, że ona teleportowała się w ten sposób, że zmniejszała się do najmniejszej cząstki. I jako ta najmniejsza cząstka była w stanie dopiero przenieść się do tego świata, z którego ona przyszła. Ale to był nasz świat czy inny świat? Nie, do tego, do tam, gdzie ona spała. Chodzi o tę restaurację. To był realny świat i ona po prostu teleportowała się. Tak. A to, że ona tam w ogóle... To wszystko, o czym mówisz, to są wszystko informacje, które warto wykorzystać do tego, żeby się zorientować, jak w rzeczywistości ten proces przebiega. Ona się, mówisz, zmniejszała. To ona chyba po prostu robiła to step by step, jak mówią Anglicy. Tak. Bo to cały był proces. To trwało jakiś tam czas. Ona w ogóle w pewnym momencie... Ona się bała, że ona już może nigdy sama nie była powróci. Zorientowana zupełnie, bo to było dla niej nieoczekiwane. Ale to wszystko, jak widzimy, doskonale jest tłumaczone przez uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii. Mało tego, ona też żyje w tym czasie, żyje. I ona ma całą masę takich różnych doświadczeń. Ona też tu przyszła nieprzypadkowo. I warto zauważyć, że właśnie w tym czasie i pod koniec XX wieku i na początku XXI te informacje na temat tego, jaka jest rzeczywistość, przekazy na temat tego, jaka jest rzeczywistość, niesamowicie się zaczęły mnożyć. Nie tylko w postaci naszych doznań, ale w postaci również przekazów kierowanych wprost do umysłu, kierowanych w postaci channelingów realizowanych za pomocą automatycznego pisania, channelingów realizowanych za pomocą automatycznej mowy. I tutaj w tym momencie warto dodać, że pani Dudzik takich doświadczeń też doznała. Bo kiedyś zupełnie bezwiednie wzięła
zeszyt, zaczęła wypisywać automatycznym pismem coś, gdy się ocknęła i zaczęła czytać i zobaczyła, że to dotyczy zdarzeń z przyszłości, zdenerwowała się, zeszyt cisnęła w kąt i nie przyznaje się do tego, że to był channeling. W momencie, kiedy była w jakiś sposób stymulowana, bo to zawsze jest w stanie stymulacji, zdenerwowanie też nas stymuluje. Dlatego prawdopodobnie ona tych wszystkich doświadczeń doznawała wtedy, kiedy była w jakiś sposób wytrącona z równowagi. Coś jej się nie podobało, coś chciała zmienić i wtedy jej się to udawało. Niemniej jednak, oprócz takich niby spontanicznych zdarzeń, zdarzyły się i takie, które z całą pewnością były nie przez nią sterowane. Nie przez jej kompleks świadomościowy, który znajdował się w stanie wzbudzenia. Czyli tych doświadczeń miała całą gamę. Każde się różniło, każde miało jakąś swoją własną charakterystykę, które na coś zwracało naszą uwagę. I warto o tym pamiętać, że dopiero wtedy, kiedy skonfrontujemy to, co nam się przydarzyło, z tym, co znamy z nauki, po pierwsze, wiemy, w jakim kierunku prowadzić badania, po drugie, jesteśmy w stanie wybrać właściwą koncepcję, bo już dzisiaj wiemy, że nie model Heima, nie model Szypowa, nie model Bejma, nie model Hellera, tylko model Haramaina i Rauscher. Właściwie, nawet jeżeli nie właściwie, to znacznie lepiej oddają funkcjonowanie naszej rzeczywistości. Oni znaleźli się bliżej rozwiązania. Nawet jeżeli to nie jest rozwiązanie. Ale właściwie dlaczego miałoby nie być rozwiązanie, skoro Monroe znalazł się przecież koło emitora w rzeczywistości ukrytej. Przecież wrócił kiedyś po jednej z dalszych podróży i stwierdził w swojej książce, nie było wielkiego wybuchu, jest wielki emiter. Czyli dokąd dotarł? Do próżni fizycznej. I co więcej, ci, którzy na przykład w trakcie badań, bo również badania psychiatrów nas prowadzą do wielowymiarowej hipersfery. Tyle tylko, że badania psychiatrów nie są w stanie umiejscowić miejsca, gdzie my przeżywamy te swoje wrażenia. Odnajdując swoje poprzednie wcielenia. A my po prostu pobieramy je z tego pola punktu zerowego, gdzie one są wszystkie zakodowane. One są przenoszone przez pole punktu zerowego, czyli one się znajdują i w polu punktu zerowego, i w samej próżni fizycznej. Dlaczego tak twierdzę? Bo przecież próżnia fizyczna w momencie, kiedy zakłóca się jej równowaga, to te wektory się przesuwają. Co się wtedy dzieje? Stukają w sąsiednie klatki. Czyli znów wytwarza się promieniowanie. Czyli próżnia fizyczna, ponieważ ona jest w stanie równowagi dynamicznej, a więc ciągle w ruchu, ona też jest materią. Materią i jednocześnie energią, która jest zawsze do wykorzystania. Jak wiele nam to prawo ujawnia. Więcej, ujawnia nam to, że cząstki i antycząstki się nie anihilują. I mamy na to dowód w pracach dotyczących fermionów Majorany. Trafiła mi na taką pracę. Dlatego jeszcze zanim ujawniłam to, co wiem o rzeczywistości wielowymiarowej, już w tych pracach, które opublikowałam, już mówiłam o fermionach Majorany. Bo stwierdzałam, że właściwie jest to tylko informacja.
nie interpretuje jej, ale ona już sygnalizuje, że cząstki i antycząstki się nie anihilują. To właśnie te fermiony wykazały, że cząstki i antycząstki są przejawem czegoś jednego. Uważam, bardzo ważne osiągnięcie. I też ukazało się z wyprzedzeniem w stosunku do uniwersalnego prawa utworzenia wielowymiarowej hipersfery. Czyli jakby na to nie patrzeć, zanim to prawo powstało, my już mieliśmy całą gamę dowodów wyprzedzających, nawet ta nowa koncepcja wszechświata Waltera Russella też nawiązywała do uniwersalnego prawa kreacji zorganizowanej materii, które pojawiło się dopiero prawie 100 lat później. Czyli nauka przez cały czas szła we właściwym kierunku. Ale dopóki była to mechanika kwantowa, nie wyjaśniała niczego. No, w pewnym stopniu można powiedzieć, że wyjaśniła, że rzeczywiście świadomość znajduje się poza ciałem, chociaż nie wyjaśniła gdzie. I udowodniła to, bo to też trzeba jej przyznać, jaki jest mechanizm naszego postrzegania. A wcześniej tego nie wiedzieliśmy. Ja się jeszcze w szkole uczyłam, że na siatkówkę pada obraz. A jestem z całą pewnością starsza od tych, którzy nas słuchają. Nie sądzę. No, ja jeszcze jestem wojenna dziewczyna. Ja mogę na YouTubie podejrzeć. Zaliczyłam II wojnę światową. Danusia, ja mogę na YouTubie podejrzeć wiek, przedział wiekowy naszych oglądaczy, osób oglądających nas i wiem, że na pewno nie jesteś najstarsza. No to znaczy, że ci, którzy dużo doświadczyli, mają za sobą dużo doświadczeń, również widzą to, że idziemy w niewłaściwym kierunku. I nieprawdą jest to, że ci, którzy są w zaawansowanym wieku, trzymają się kurczowo konserwatyzmu. Oczywiście, nie wszyscy są konserwatywnymi barytami. Poziomu świadomości. Mhm. Im wyższy poziom świadomości, tym szersze horyzonty. Patrzy się po prostu z wysoka. Myślę, że też ilość doświadczeń w życiu powoduje większą elastyczność myślenia. Poza tym szarych komórek trzeba używać. I ci, którzy nas słuchają, najprawdopodobniej z tych szarych komórek korzystają. I więcej, dlatego zachęcam do wizualizacji, ponieważ ona też rozwija sieci neuronowe. Im więcej tego będziemy mieli, im więcej będzie połączeń, tym będziemy mogli lepiej interpretować rzeczywistość. Danusiu, czy coś jeszcze tutaj mamy? Tak się zastanawiam. Warto byłoby poruszyć również dwie sprawy jeszcze chciałabym poruszyć. Sprawę implantu pani Dudzik i sprawę jej rzekomych skoków kwantowych. Bo prawdę powiedziawszy, pani Dudzik była zawsze, kiedy doznawała swoich anomalii, zawsze była w rzeczywistości teraz. Nawet spotykała się w swojej rzeczywistości teraz z członkami rodziny w starszym wieku i spotykała się z członkami swojej rodziny w przyszłości. Czyli tak jak sugerowała to, co ona opisywała, że będąc już mężatką i mając trójkę dzieci, widziała starszego syna i swojego męża,
którzy przebywali w przeszłości, czyli tak jak gdyby w przyszłości, czyli tak jakby oni dokonali skoku czasowego i stamtąd przyszli ją odwiedzić. I znów nie mamy do czynienia ze skokiem kwantowym, ponieważ pani Dudzik, widząc swoich członków rodziny, bądź też ktoś widział członków jej rodziny w przyszłości, kiedy oni jeszcze byli młodzi, oni nie zaobserwowali tego, co widziała pani Dudzik jako części swojej rzeczywistości. Czyli to, co ona widziała, to były wizje. Wizja jest lepsza niż opis. Jak to mówiła Tao w misji, wizja jest warta tysiąca słów. Także myślę, że jeszcze warto skonfrontować te doświadczenia, o których pani Dudzik twierdzi, że są pseudonauką, z uniwersalnym prawem kreacji Haramaina i Rauscher, czyli pseudofizyków. Ja też mogę tutaj znowu... W gruncie rzeczy pseudofizykami, tylko autentycznymi pracownikami naukowymi. Na wielowymiarowym modelu rzeczywistości opiera się w tej chwili praca Instytutu Kwantowego integrującego wielowymiarową fizykę z medycyną. Mało tego, oni już od kilku lat urządzają międzynarodowe konferencje, nie pseudonaukowe, naukowe. Tak, nawet dzisiaj jakiś artykuł właśnie z tej tematyki czytałam, właśnie jak to medycy z fizykami się połączyli. Zgadza się, właśnie na Hawajach. Może nie jest też i bez znaczenia, że na Hawajach. Ale o tym to porozmawiamy wtedy, kiedy będziemy mówiły o misji. Tak się zastanawiam, jak rozegrać sprawę. Wtedy, kiedy pani Dudzik dokonywała rzekomych skoków czasowych, spotykała się z tajemniczą nieznajomą. Pierwszy raz ją spotkała, kiedy była z swoimi koleżankami, być może kolegami w cukierni, jedli lody. Ona weszła, podeszła do ich stolika i zwróciła się do Danki, proponując jej udział w filmie. I powiedziała, że chciałaby na ten temat porozmawiać. Oczywiście koledzy zaczęli kpinkować, więc natychmiast wytrącili ją z równowagi, wstała i poszła dowiedzieć się, co ma do powiedzenia jej ta tajemnicza nieznajoma. I okazało się, że wcale nie chodziło o film, tylko ona pokazała jej zeszyt, w którym były opisane przyszłe dzieje jej życia. Najpierw zaczęła o tym mówić, potem pokazała zapiski. Pismo nawet, jak to ona twierdzi, przypominało jej. Też ją to zdenerwowało. I doszła w tym momencie do wniosku, że ona w jakiś sposób próbuje ją zamanipulować. W związku z powyższym zakończyła całą tę rozmowę. Ale wzmianka o filmie dotyczyła zarówno tych doświadczeń, których później doznała Danka we wszystkich tych sytuacjach, kiedy spotkała się z tą tajemniczą nieznajomą, bo za każdym razem wtedy miała do czynienia z wizjami. Ona widziała to, co miała zobaczyć. Czasami nawet widziały to towarzyszące jej osoby. Czyli tam, gdzie mamy tajemniczą nieznajomą, wiemy z całą pewnością, że chodziło o postrzeganie za pomocą trzeciego oka, czyli szyszynki. Czyli miała w tym momencie zmienioną percepcję. I na co
co w ten sposób zwróciła ta tajemnicza, nieznajoma uwagę? Na mechanizm naszego postrzegania. Nie byłabym w stanie nic napisać na ten temat, kiedy spotkałam Dankę Dudzik, gdyby nie to, że już wiedziałam, jaki jest mechanizm postrzegania. I na szczęście ten mechanizm był rozpracowany przez mechanikę kwantową, w związku z tym mogłam to umieścić nie tylko w tych moich książkach, których nie mogłam opublikować, ale w tej książce, którą razem z nią pisałam. I proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, skoro mówimy o doznaniach pani Dudzik. Jak wiele osób bierze w tych doznaniach udział, czynny udział, bo pani Dudzik jest odbiorcą, odbiorcą tego, co ma zobaczyć, co ma przeżyć i zobaczyć. Natomiast są tam osoby czynne. Ona też jest w pewnym stopniu czynna, bo w końcu przekonano ją o tym, że ma opisać te swoje doświadczenia. Przekonano ją o tym podczas snu, wtedy, gdy zobaczyła powiedzmy otwarcie, kosmitę, który próbował ją uspokoić, twierdząc, że to wszystko, czego doznaje, absolutnie jej nie zagraża, bo jest pod jego opieką, że to, co, czego doznaje, powinna zapoznać z tym szersze grono ludzi, ponieważ to wszystko ma służyć ziemskiemu systemowi życia. Nie mam pewności, czy to wszystko jej przekazał. Niemniej jednak Danka twierdzi, że on jej długo coś wyjaśniał, czego w ogóle nie przyjmowała do wiadomości. Co on jej mógł wyjaśniać? To, że to, co przeżyła, jest ważne. Ważne nie tylko dla niej, ale dla wielu ludzi. W związku z tym musi to zapisywać i musi się z tym, a ta wiedza musi się po prostu rozejść szeroko. No bo co więcej mógł jej mówić. Świadczy o tym też i dalszy ciąg snu, ponieważ kiedy się zorientował, że nic do niej nie trafia, sen się zmienił i trafiła w przeszłość do starej chatki ze starszą kobietą, z czarnym kotem, która jej pokazała zaplątany w sitowiu rower i powiedziała, że jej życie się tak plącze, jak ten rower w sitowiu. I ona powinna to rozplątać. I dopiero wtedy wszystko stanie się, to było inaczej sformułowane. Ona wtedy spotka się z matką. Czyli jak gdyby wtedy, kiedy ona się spotkała, kiedy ten sen miał miejsce, jej matka już nie żyła. Czyli zasygnalizowano jej wtedy istnienie drugiej strony. Że wtedy będzie mogła odejść, tak? Że wtedy, kiedy jej dzieło będzie zakończone, będzie mogła odejść. To piękny, symboliczny sen, spotkanie. Wszystko, co było w jej anomalnych doznaniach, było symboliczne, a nie namacalne. To znaczy, nawet jeżeli było namacalne, to było w gruncie rzeczy przekazane jako wspomnienie coś, co w gruncie rzeczy się wcale w jej życiu nie wydarzyło. Ale wracamy do tej tajemniczej nieznajomej. Wiemy już, że zasygnalizowano jej, że ma się zainteresować mechanizmem postrzegania. Nie wiem, czy się zapoznała. Jeżeli nie, to ja ją z tym mechanizmem zapoznałam. Wiemy o tym, że ona nie była w tych doświadczeniach sama. Wiemy o tym, że była ona, że niemal od początku wiedziała o tym, że ma również opisywać to, co jej dotyczy i czego doznaje. Dowiedziała się później, że ma szukać osoby, ma pisać w telewizorze i ma szukać w tym telewizorze osoby, która będzie pisała drugą część książki, bo tylko wtedy wszystko stanie się zrozumiałe.
No, nawet jeżeli nie wszystko, Danka napisała, że wiele. Mhm. Czyli będziemy wiedzieli więcej niż dotąd. Kto jeszcze uczestniczył? Chociażby ta tajemnicza nieznajoma. Danka już wie, że ona nie ingerowała z przyszłości w przeszłość. Zidentyfikowała później tę nieznajomą jako siebie w starszym wieku. Wiemy, że się nie przenosiła. Nie robiła skoków czasowych. W związku z tym nie ona ingerowała z przyszłości w przeszłość. Wiemy też, że nie ingerowali z przyszłości w przeszłość członkowie jej rodziny. Czyli w tym wszystkim był wykorzystywany mechanizm postrzegania, ale nie postrzegania w wyniku przerobu informacji dostarczanych przez fale świetlne, tylko przez fale punktu zerowego. Te, które odbiera Szyszynka. W związku z tym wizja nakładała się na rzeczywistość. I teraz, jakie były te przygody? Danka wychodziła ze stacji z pakunkiem, ponieważ w którym miała brudne rzeczy, wybierała się do domu, gdzie miała zamiar dokonać przepierki. I w momencie, kiedy wyszła, spotkała się z koleżanką, pożegnały się i widziała, jak koleżanka odbiega w kierunku podjeżdżającego autobusu, jakby rozmywa się i w tym momencie stwierdziła, że znajduje się w nieznanym sobie miejscu, w nieznanym mieście, którego nie zna. Mało tego, usłyszała głos, który ją informował, że w pobliskim barze znajduje się jej córka. Ona miała wtedy kilkanaście lat, nie miała dzieci. Mhm. Zaczęła się zastanawiać, jaka córka, skąd, gdzie, nie ma przecież. Później doszła do wniosku, że znalazła się w przyszłości. I w pewnym momencie nastąpiła zmiana obrazu i znalazła się już nie w tym mieście, tylko z tego miasta przeniosła się pielęgniarka, siedziała, widziała na ścianie płaski telewizor, a to działo się w 78 roku, czyli takich telewizorów jeszcze u nas wtedy nie było. Nawet powiedziałabym, że z kolorowymi były problem, a to on nie dość, że był płaski, to jeszcze miał kolorowy obraz. Widziała na nim nieznane sobie modele motocykli. Komentowała to, co widziała. I lekarz, i pielęgniarka byli rozbawieni. Pytali ją, jaka jest w tej chwili, w tym dniu data. Byli bardzo rozbawieni w momencie, kiedy ona odpowiadała. Pojawiła się również w tym gabinecie jej tajemnicza nieznajoma. Ponieważ była to jedyna osoba, którą już spotkała, więc prosiła ją o pomoc, ponieważ czuła się zupełnie zdezorientowana, nie wiedziała, gdzie jest. Bała się, że rodzice nie mają pojęcia, co się z nią dzieje, że nie wiedziała, jak wrócić tam, gdzie znajduje się jej stacja czy dom rodzinny. Jednym słowem, była w stanie absolutnej paniki. Wykonaniu zastrzyku, przepraszam, jeszcze ta nieznajoma jej tłumaczyła, że ona potrzebuje ważne badania wykonać w związku z powyższym. Właśnie po to została tutaj sprowadzona. Zrobiono jej zastrzyk, straciła przytomność. Nie wiemy, jakiego rodzaju to były badania. Nie wiemy, gdzie właściwie była. Wiemy tylko, że trwało to tydzień, a przepraszam, jeszcze zanim wróciła, to
W momencie, kiedy straciła przytomność, znalazła się gdzie? W domu tajemniczej nieznajomej. Tajemnicza nieznajoma poinformowała ją, że to jest jej dom. W tym domu spotyka swojego przyszłego męża i swoje przyszłe dzieci. Mało tego, zaprowadziła ją do pokoju syna, gdzie pokazała jej komputer, o którym ona była święcie przekonana, że to jest jakiś rodzaj przeglądarki. Ten jej przyszły syn chciał jej pokazać, że wszystko można w tym komputerze i zobaczyć, i można się porozumieć. Zainteresowała ją tylko myszka, która przypominała jej samochodzik z kręcącym się kółkiem. Dziecko chciało odebrać od niej ten aparacik. Ona znów poczuła się zdenerwowana, więc co zrobiła? Oczywiście wyładowała się, ciskając ten aparacik na podłogę. Znów zrobiło się zamieszanie. Zabrała ją stamtąd tajemnicza nieznajoma. Ułożyła ją Lulu i rano postanowiła się w tajemnicy wymknąć za córką, która szła do szkoły. Znalazła się znów w nieznajomym mieście i w pewnym momencie znów obraz się zmienia. Jest w samochodzie, nie wiadomo czyim, nie wiadomo kto ją zawiózł. Ona stoi przed swoją domem, w którym znajduje się instancja. I kogo widzi? Widzi swoją gospodynię, ale starą, z wiaderkiem, posiwiałą, przygarbioną, która przechodzi przez drogę z wiaderkiem wody. Czyli przez cały czas sugerowano jej, że ona się przeniosła w przyszłość. Sugerowano ją wtedy, kiedy żegnała się z koleżanką, ale jednocześnie sygnalizowano jej, że to jednak przyszłość nie jest. Bo jeżeli ta przyszłość się nałożyła na przeszłość, to znaczy, że ona miała do czynienia z wizją i wyraźnie jej to zakomunikowano. Widziała rozpływającą się, odbiegającą do autobusu koleżankę, którą przed chwilą pożegnała, i już widziała inne miasto. Jedno nakładało się na drugie. Później nagle zobaczyła zupełnie inny obraz. Znalazła się w gabinecie lekarskim, nie wiadomo jak. Czyli znów ma do czynienia z wizją, a nie z przeskokiem. I znów sugerują ją, że znajduje się w przyszłości, żeby nie wpadła w panikę. No bo w końcu mamy filmy science fiction, gdzie możemy się przenosić w czasie, możemy się przenosić w przestrzeni. Więc to nie wywołuje u nas uczucia paniki. Jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy skoku czasowego. Świadczy o tym i ten telewizor, i to, co widzi na telewizorze. I to, że nagle znajduje się w mieszkaniu, które ma być jej przyszłym mieszkaniem, bo zorientowała się po latach, że widziała swoje przyszłe mieszkanie. Widziała swojego przyszłego męża i widziała swoje dzieci, swoje przyszłe dzieci. A była wtedy kilkunastoletnią dziewczyną. Nie była mężatką. Później nagle, w momencie, kiedy uciekła już z tego domu, znajduje się w samochodzie, ale nie podróżuje nim, tylko już stoi przed stacją. I co widzi? Znów swoją gospodynię, znacznie postarzałą. Znów sugestia, że dokonała skoku czasowego. Ale jeżeli wszystko razem, łącznie ze sobą dodać, to co się okazuje? Że to wcale nie był żaden skok czasowy. Dlatego, że za każdym razem obraz się zmieniał. To nie był skok czasowy, tylko zmiana obrazu. Zmiana wyświetlanego obrazu. Prawdopodobnie w momencie, kiedy żegnała się z koleżanką, została zabrana na pokład statku kosmitów. Nie mamy na to żadnych dowodów. Aczkolwiek
po tej przygodzie, kiedy już wróciła do domu i stwierdziła, że po przyjściu do szkoły, bo wróciła w niedzielę, więc wydawało się, że wszystko jest w porządku, ale kiedy poszła do szkoły, okazało się, że umknął jej tydzień życia. Nie ma pojęcia, co w tym czasie robiła. Czyli mamy dwa aspekty związane ze spotkaniem z kosmitami. W czasie tej przygody wszczepiono jej w prawą rękę implant, tuż nad nadgarstkiem. Ten implant zaczął się, zaognił się, zdał się stan zapalny. Zaczęła to przyciskać i wycisnęła małe ziarenko w kolorze biało-metalicznym. Razem z bandażem potem wrzuciła to do pieca. Prawdopodobnie palił się tam ogień, ponieważ rozległ się ogromny huk, który przestraszył domowników. Czyli mamy do czynienia z czymś, co jej zostawiono jako dowód namacalny, z kim miała do czynienia, ale niestety ten dowód nie zachował się do naszych czasów. I jeżeli się przyjrzymy wszystkim tym doznaniom, wszystkim tym przygodom, które opisała pani Dudzik, zorientujemy się, że wciskano jej ustawicznie w ręce rozmaite przedmioty, które świadczyły o tym, czego doświadczyła. Gazeta z przyszłości, pieniądze, których nie było aktualnie w obiegu, rozmaite ciuchy, których nie można było wtedy dostać nigdzie. Nawet w czasie bilokacji, kiedy się znalazła tam, gdzie pracował jej kolega, to zamiast majteczek w kratki miała na sobie spodenki skórzane. Eleganckie, w których bez problemu mogła pokazać się znajomym. Czyli za każdym razem coś miała, co mogła zachować jako dowód tego, co jej się przydarzało, ale ona tego wszystkiego się pozbywała, bo ona absolutnie nie chciała z tym mieć nic do czynienia. I początkowo wcale nie próbowała tego nawet analizować pod kątem, co to w ogóle mogło być, ponieważ jedyne, na co się w rezultacie zgodziła, to opisanie tego, czego doświadczała. A doświadczała różnych rzeczy, bo tak jak powiedziałam, doświadczała również channelingów. Channelingi też nam pokazują tę rzeczywistość ukrytą. I ona też doświadczała i channelingu w postaci automatycznego pisania i automatycznego mówienia. Wielokrotnie zdarzało jej się wygłaszać komunikaty, o których też nie wiedziała, dlaczego powiedziała to, co powiedziała, bo nawet nie wiedziała nic na temat tego, o czym mówiła. Czyli to był też channeling. A jednak channeling Krajona, który tłumaczy nam wiele z tych zdarzeń, których ona doznawała i które się znakomicie kompilują z nauką wyprzedzającą i również z uniwersalnym prawem kreacji zorganizowanej materii, ona to wszystko odrzuca. A jeżeli odrzuca, musi odrzucić również i wielowymiarową hipersferę. Dlatego ciągle nie wie, czego naprawdę doświadczyła. Także wracając do jej przygody, najprawdopodobniej ona została już porwana w momencie, kiedy widziała oddalającą się koleżankę i ona jej się rozmywała w tym nieznanym mieście, bo już wizja się nakładała na rzeczywistość, najprawdopodobniej została zabrana na statek i tam straciła przytomność. Co z nią tam robiono? Trudno powiedzieć, ale wszczepiono jej do pamięci te wspomnienia, które opisała. Wizytę w gabinecie, zastrzyk, tajemniczą nieznajomą, to, co widziała w tym gabinecie, a więc akcesoria z przyszłości. Widziała swoje przyszłe mieszkanie, widziała siebie, widziała swojego przyszłego męża i swoje przyszłe dzieci, czyli co widziała? Wizję widziała.
Czyli mamy kolejny dowód, że miała do czynienia z wielowymiarową świadomością formy życia, która była zdecydowanie bardziej zaangażowana w rozwoju niż ona. I bardziej zaangażowana w rozwoju niż ziemianie. Bo my nie potrafimy opuścić naszego Układu Słonecznego, a tak prawdę powiedziawszy, Ziemię też możemy opuścić tylko na niewielką wysokość. Bo tylko kręcimy się na orbicie wokół naszej planety. Zrobiliśmy jeden skok na Księżyc, a i to sceptycy podważają prawdziwość tego skoku. Czyli my nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że coś takiego jest dla nas dostępne. Dostępne jest to dla nas tylko i wyłącznie na filmach science fiction. Gdzie jeszcze widzieliśmy tajemniczą nieznajomą? Właściwie to jest najważniejszy moment, który dowodzi kontaktu z Ziemianami. Niemniej jednak mamy prawo podejrzewać, że ta tajemnicza cyganka, która ukazała jej zwierciadlaną rzeczywistość, też mogła być pasażerką tego statku kosmicznego. I to tylko tyle, że w tym wypadku przyjęła postać starej cyganki. O tym, że ludzie znajdujący się na znacznie wyższym stopniu rozwoju mogą przyjmować inną postać, możemy się dowiedzieć z doświadczeń Michela de Marquet. I to jest powód, dla którego te dwa zestawy doświadczeń, te dwa zestawy komunikatów złożyłam w jednej książce. Ona też się znajduje na chomiku. Można powiedzieć, że te dwa zestawy doświadczeń znakomicie się ze sobą kompilują. One się uzupełniają wzajemnie. Danuta Dudzik ukazuje nam sposoby funkcjonowania w rzeczywistości wielowymiarowej. Natomiast tam kosmici udzielają wykładu Michelowi de Marquet i pokazują mu to, co powinien zobaczyć. Czyli to, co mu pokazują, też może być wizją. Niemniej jednak nie wykluczam, że on tam był faktycznie na tej obcej planecie. Wiele również czynników wskazuje na tym, że mógł tam być tak, jak mu przedstawiono, że był tam swoim ciałem organicznym. Jest to również prawdopodobne. Oczywiście sceptyk powie, że to jest wszystko fikcja i bajki z Nibelandii. Niemniej jednak, jako osoby rozwijające się, które chcą rozszerzyć swoje horyzonty, powinniśmy wziąć pod uwagę to, że i te komunikaty, o których już wiemy, że są zgodne z dokonaniami nauki, i komunikaty Michela, które zostały mu dostarczone w roku 87, czyli mniej więcej w tym samym czasie, co pani Dudzik, też nawiązywały do nauki wyprzedzającej. I z punktu widzenia nauki wyprzedzającej, to, co się przydarzyło Michelowi, też można wytłumaczyć. Czyli mamy pełne spektrum wiedzy o tym, gdzie jesteśmy, w jakiej rzeczywistości i co mamy wiedzieć, żeby pójść we właściwym kierunku. Co mamy wiedzieć, o tym się dowiemy od Michela. Czyli mamy pełne spektrum informacji. Zobaczcie, jak wiele osób bierze udział w planie pani Dudzik. Ona, ja, tajemniczy kosmici, jej zmarły przyjaciel, inny zmarły człowiek, który zobaczył jej ostatniego komunikatu.
i Michel de Marquet wraz z mieszkańcami planety, na którą się udał. Dlaczego twierdzę, że to jest wszystko jeden plan? Po pierwsze, dlatego, że ze sobą doskonale się uzupełnia. Poza tym wiąże ten plan moja osoba, bo ja o misji de Marquet dowiedziałam się pod koniec XX wieku i odłożyłam ją na bok, bo stwierdziłam, że to nie czas na to, żeby ją interpretować. Zaczęłam je interpretować dopiero teraz ostatnio, kiedy Danka stwierdziła, że nie zgadza się na uwzględnienie fizyki wielowymiarowej przy interpretacji jej doznań. A w końcu zabroniła mi stosowania również, znaczy wykorzystania jej informacji, które mi dostarczyła. W związku z tym całkowicie wymiksowała się z tego planu, zostając tylko informatorką, bo kwantowa rzeczywistość stała się dla mnie pozycją bibliograficzną. Skoro nie mogłam wykorzystać tego, co ona mi przekazała, to mogłam wykorzystać książkę, na którą się zgodziła. Czyli tak. A dlaczego uważam, że de Marquet również należy do tego samego planu? Bo nie tylko moja osoba łączy. Również to, w jaki sposób mi za to podziękowano. Gdy przekazałam kwantową rzeczywistość do studia astropsychologii i dostałam informację, że akceptują i przyjmują ją do publikacji, to zakwitł mi kwiatek, kaktus bożonarodzeniowy, w czasie, w którym zakwit tomnąć nie powinien. Z wyprzedzeniem. Natomiast, kiedy Danka już w tym roku powiedziała mi, że nie wolno mi wykorzystywać jej opisów i w związku z tym przestała być częścią mojej książki, a tylko pozycją bibliograficzną, doszłam do wniosku, że jest to właściwy moment, żeby zainteresować się przygodami Michela de Marquet. I okazuje się, że po pierwszym umieszczeniu tej nowej książki, tej nowej piątej części pięcioksięgu, ten sam kaktus, który nie kwitł mi przez wiele lat po tym pierwszym obfitym kwitnięciu, zakwitł mi po raz drugi. Przecież to jest pewnego rodzaju sugestia. Ja uważam, że nasza wielowymiarowa świadomość, która opracowuje dla nas plan do realizacji, bo bierzemy udział w opracowaniu tego planu, stara się nam również podziękować, jeżeli ten plan wykonaliśmy. Te dwie, właściwie można powiedzieć, te dwa ciągi przygód. Danusia doznawała tych przygód przez parę lat, Michel tylko przez 9 dni, niemniej jednak za każdym razem był ciąg informacji. I tu. Jedno z drugim doskonale się dopasowało dopiero wtedy, kiedy mogłam opublikować informacje o wielowymiarowej świadomości i o wielowymiarowej fizyce. Czyli to wszystko musiało być zaplanowane wcześniej. Danusiu, ja przepraszam, ale będziemy powoli kończyć. Tutaj mam sygnał, że za chwilę nie będę miała baterii i skończy mi się nagrywanie. Ja w takim razie powiem, że jeżeli ktoś będzie chciał bliżej się zapoznać z tym podsumowaniem, bo tu jest po prostu tak wiele informacji, że nie da rady tego wszystkiego razem powiedzieć w ciągu krótkiego okresu czasu.
formie skondensowanej przekażę i informacje pani Dudzik, i informacje dotyczące podróży Michela Demarque na swoim chomiku, kiedy zostaną wcześniej opublikowane w czasopiśmie. Niemniej jednak obie te przygody z punktu widzenia wielowymiarowej fizyki zostały już opublikowane na chomiku w 5. tomie pięcioksięgu. I jednocześnie w jakiś perwersyjny sposób w gruncie rzeczy doszło do tego, że to, co przepowiedział pani Dudzik, ten ostatni posłaniec, który powiedział jej o tym, że drugą część napisze ktoś inny, ten, którego, z którym nawiąże kontakt przez komputer. I wtedy ta książka będzie niczym druga Biblia, niczym Biblia nawet, powiedzmy w ten sposób. Co się okazuje? No przecież te przygody zostały zamieszczane w ramach pięcioksięgu. Czyli już mamy kolejny dowód, że to wszystko było zaplanowane. Do którego zachęcamy do przeczytania. Dokładnie. Danusiu, dziękuję ci za dzisiaj bardzo mocno. Ja tylko jeszcze o jedną rzecz poproszę. Jeżeli chcecie państwo jeszcze dokończyć sprawę porównania, znaczy zestawienia doznań pani Dudzik, bo są jeszcze przecież nieprawdopodobne historie, kiedy ona przechodziła przez strumyk, kiedy waliła tam kanałem burzowym woda, która miała 2 metry wysokości. Przechodziła po schodach, których nie było. Też nie dokonywała skoku czasowego, ale też można to wyjaśnić tylko i wyłącznie za pomocą wielowymiarowej fizyki kwantowej. Mechanika kwantowa tego nie wyjaśnia. Sygnalizuje, że to jest możliwe, ale nie wyjaśnia. Dziękuję. Także jeżeli państwo będziecie chcieli jeszcze usłyszeć tę kolejną część, no to niestety będziemy musieli przynajmniej z godzinkę poświęcić jeszcze raz. Ale to dajcie znać, jeżeli chcecie tego posłuchać, a nie chcecie czytać. Dobrze. Bo możecie to poczytać. Do czego zachęcamy. Dziękuję, Danusiu, na dzisiaj. Żegnam. Nie żegnam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.